BetClick możesz grać bez podatku. Codziennie, całą dobę, wszystkie sporty. I na spotkanie takich drużyn, które mogą być tą walką o utrzymanie zagrożonymi, czyli Kotwica Kołobrzeg i Warta Poznań na ich mecz w ramach 13. kolejki BetClick pierwszej ligi. Zapraszają Państwa Dawid Sud i Jan Sławiński przez ekipę z Poznania. No dobrze, no czekamy na taki pierwszy moment, żeby zająć się w pełni tym, co dzieje się na boisku, bo nie dają nam tak naprawdę dłużej zainteresować się sytuacją na murawie, ale być może teraz rozpoczyna się 11. minuta, piłka w polu karnym, jest strzał, ale zabrakło. No i być może szansa dla Kotwicy w 17 minucie przyjdzie, żeby zbudować jakąś kontrę. Na razie rozpędzają się piłkarze, gospodarzy, nie ma jeszcze próby dośrodkowania. Jest kilku piłkarzy w głębi pola karnego, trochę zamieszania, ratuje swój zespół Leo Przybyla. Patrzymy sobie na tę sytuację raz jeszcze. 23. minuta, rozpędza się Kotwica, teraz niezłe prostopadłe podanie, jest Desire Segbe, jest strzał. No i tutaj celności zabrakło. Ale wiadomo, że to jest początek tej przygody. Choć teraz bardzo dobrze Petrow zdobywał przestrzeń, prowadzenie. Świetne prostopadłe zagranie. Szeliga jeszcze dostarczył tę piłkę na bok. Ależ to byłaby piękna bramka Warty Poznań. Świetnie tą akcję rozpoczął Petrow. Później Shibata kapitalnie odnalazł wbiegających kolegów. Ale nie wiem, czy niezbyt koronkowo chcieli całą akcję zakończyć. Szeliga był oko w oko z Markiem Koziołem. Już wysłany sygnał, krótko wznowiona ta gra. Petrowicz, mocne uderzenie. Dobre uderzenie i świetnie Przybylak przede wszystkim ustawiony i też interweniujący w dobry sposób. Tak jest, jest zagranie na 5 metr, strzał głową i otwiera wynik Warta Poznań. Chociaż jest przewinienie, które dostrzegł arbiter. W tej walce o piłkę widzimy, że leżą piłkarze obu drużyn. Arbiter chyba uznał, że to Marko faulował. Jest też Tkaczuk, zobaczymy jaki wariant. Być może krótka gra, bo zobaczyli, że jest tylko jeden piłkarz rywali. Tkaczuk ma sporo miejsca, Tkaczuk, jest uderzenie, no i miał spore problemy Marek Kozioł. Tak naprawdę dogodnych okazji w drugiej połowie. Shibata do Michalskiego, jest Kacper Michalski w polu karnym, Michalski! Wracamy na połowę Warty, na której dosyć często jesteśmy w drugiej połowie, szansa, mocny strzał! Podania za linię obrony, ale na to jeszcze ma chwilkę czasu Maciej Żurawski. Jest dośrodkowanie, jest strzał głową i ależ to była wolna pozycja. Zapomnieli o piłkarzu Warty Poznań w swoim polu karnym, gracze Kotwicy Kołobrzeg. I tutaj już żadnych wątpliwości mieć nie będziemy. To Warta obejmuje prowadzenie i teraz możemy powiedzieć to z czystym sercem. To Warta wygląda w tym meczu lepiej. Wiktor Pleśnierowicz. Jak dobrze widziałem Bykowskiego. Kolejne dośrodkowanie, być może szansa na strzał, piłka zagrana w stronę Leo Przybylaka. A tutaj chyba Segbe też mieliśmy okazję. Ale teraz być może w końcu pojawią się ci, których brakowało. Jest jeden strzał, jeszcze próba do grania. Rajzel na pewno wywalczył rzut rożny dla swojej ekipy. Jeżeli Kotwica chce tutaj stworzyć jeszcze jedną akcję, to już piłka, że jest. No właśnie. Nie zdążą tego zrobić, arbiter kończy to spotkanie. Powiedziałbym, że Warta Poznań wyszarpała komplet punktów w tym meczu, które nie było pięknym widowiskiem. Myślę, że obu drużynom brakowało nieco stylu. BetClick możesz grać bez podatku. Codziennie, całą dobę, wszystkie sporty.